Witam. Przedstawiam pokrowiec amerykańskiej firmy Urban Armor Gear, model Standard Issue. Z typowego dla UAG opakowania dowiemy się, że ten model spełnia wojskowy certyfikat odporności i telefon w nim upuszczony z prawie 5 metrów nie powinien doznać żadnych uszkodzeń. Na pewno pomóc w tym mają mocno wystające rogi, których zadaniem jest zamortyzowanie upadku. W tworzeniu struktury swoich pokrowców AUG wykorzystuje często kształt plastra miodu. W tym przypadku nie jest inaczej. Dla dodatkowej ochrony ranty są nieco podniesione, tak aby zabezpieczyć wyświetlacz i obiektywy aparatu. Dość długo zastanawiałem się nad wyborem pokrowca, gdyż większość modeli AUG jest bardzo masywnych i nie grzeszy urodą. Zdecydowałem się na Standard Issue, ponieważ wykonany jest z silikonu, dzięki czemu jest dość lekki i pewnie trzyma się go w dłoni. Tu dla porównania pokrowiec Spigena z Pixela 4a, który ma wyświetlacz 5,8 cala, a nie 6,1 jak iPhone. Wnętrze pokrowca pokryte jest miękką podszewką z mikrozamszu, zabezpieczającą przed zarysowaniami. Przyciski wykonane są bardzo estetycznie i precyzyjnie. Nie ma też przy nich otworów, więc nie będzie się tam zbierał kurz. Pokrowiec, jak przystało na UG, jest wykonany świetnie. Nic nie odstaje, boki przylegają bardzo dobrze, tylko przy przyciskach da się je lekko odchylić. Standard Issue występuje w trzech kolorach i niestety matowym wykończeniu, więc widać na nim otarcia i łatwo się brudzi. Jego cena to około 130 zł. Mi udało się na wyprzedażach kupić go za 90. Czy warto płacić za niego aż tyle, kiedy porządny Spigen kosztuje 40-60 zł? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno AUG lepiej leży w dłoni. Pogrubione narożniki też budzą większe zaufanie, ale testów upadków robić nie będę. Spigena mam sprawdzonego i wiem, że wytrzymuje wiele lat bez problemów, ale ich produkty też nie są najpiękniejsze. Uważam, że jeśli szukacie czegoś, co ma trochę lepiej ochronić wasz telefon i żeby można było jeszcze dostać to w różnych kolorach, to Standard Issue może być dobrym wyborem. Dzięki za obejrzenie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!